Dobra, widzowie, ja zaczynam moją ulubioną część dnia, czyli oglądanie Maksyma Wołczyka. Mi się ta czołówka mega podoba, tak szczerze. Ten latający koń ze szpikulcem. Cześć, dzisiaj opowiem wam o tym, jak przygotować się do pierwszego razu. Jest to banalnie proste i z moimi poradami na pewno wam wyjdzie. Jedyne, co musicie zrobić, to dokładne przeciwieństwo tego, co ja zrobiłam na początku. Typem na grinderze, co byłem totalnie na... Nawet nie pamiętam tego spotkania. Wiecie, że dla mnie Maksym tak szczerze wygląda bardziej kobieco niż większość Polek? On naprawdę jest słodziaczkiem. Parę dni później spotkałem mojego byłego sugar daddy, którego przypadkowo obsrałem. Jeszcze prezerwatywa tknęła mi w dupie, myślałem, że się czymś zaraziłem. Ja. Były dosyć trudne, ale wątpię, żebyście byli tacy po... Ty wyobraź sobie, że on ma swój pierwszy raz za sobą, wiesz, nowa praca, chce się pochwalić tacie, że zarabia w UK, dzwoni do ojca i mówi: tato, jest... Prezerwatywa utknęła mi w odbycie i myślałem, że się zaraziłem. Za mocne to jest. Aby pójść w moje ślady. Moje aktualne CV wynosi jakieś kilkaset penisów i kilka lat prostytucji z takimi drobnymi przerwami, więc jestem ekspertem w tym temacie. No chyba, że oczekujecie ode mnie bardziej takich romantycznych porad typu jak przygotować się na pierwszą randkę. No to sorry, ale w tym wam nie pomogę, bo nigdy nie miałem żadnego chłopaka. Najbliżej u mnie przypominało randkę, to była kolacja z moim 90-letnim sugar daddy. Ex-sugar daddy, bo on już chyba zmarł. Ja... Ej, Maksym to jest taka bestia w łóżku, że aż dziadka zajechał. Nie mam pojęcia, czy jeszcze żyje, ale to nieważne, bo teraz sobie znalazłem dwóch kolejnych. Nieważne, czy... Jaka znieczulicza! Nie ma znaczenia, czy tamten żyje, bo już nie płaci, mam dwóch kolejnych. Boże święty, widzisz, a nie grzmisz. Czy macie waginę, czy penisa, ten poradnik jest dla wszystkich, dlatego że będę koncentrował się głównie na odbycie, a odbyt mają wszyscy. O seksie waginalnym nic wam nie powiem, dlatego że nigdy takiego nie miałem. Nie za bardzo się znam na kobiecych narządach płciowych, ale to nie ma znaczenia. Przejdźmy dalej. Krok pierwszy to golenie odbytu. Chcemy, aby nasza dupcia była idealnie gładka, pozbawiona włosów, dlatego że wtedy penis łatwiej wchodzi do środka i też nie ma takiej obawy. Mi się wydaje, że prawdziwy mężczyzna akurat lubi się pocierać o włosiony odbyt, bo kobiety zawsze mają taki właśnie czyściutki, a dzięki temu, że te włosy poczujesz, to wiesz, że jesteś takim prawdziwym samcu, nie? I ja uważam, że takie to merdanie po stulejce takim włosem może działać cuda. To jest taki dodatkowy bodziec podniesiony. Na przykład kawałki kupy zostaną na owłosieniu. Może się to skończyć... Kawałki kupy. ...przyjemnym zapachem, co może odrzucać naszego partnera. I tutaj dużo osób się ze mną pokłóci, że owłosiona dupa jest bardziej sexy. Chyba jestem g***em. Że wolą owłosioną dupę. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie nie golić swojej dupy, ale większość osób preferuje ładnie ogoloną dupcia, jest po prostu bardziej estetyczna. Podczas golenia odbytu ważne jest to, abyśmy użyli taką maszynkę, jakiej ufamy, dlatego że nie chcemy się zaciąć w takim wrażliwym miejscu. Mi się raz zdarzyło, że zaciąłem sobie odbyt i wtedy mnie szczypało przez kilka dni i nie dało się robić analu w takim wypadku. Możecie użyć oczywiście pianki do golenia lub na sucho. Ej, to tak stricte w Sauronie nawet paprotka rośnie? Bo on mówi, że nie mógł analu wykonywać, jakbyś się zadrapał gdzieś po śladkach, to... Chcecie mi powiedzieć, że dosłownie w środku Saurona są paprotki? Ja tego nawet nie wiedziałem. Bo nieraz się zdarzało, że na sucho goliłem sobie odbyt, gdy mi się śpieszyło, ale ważne jest to, abyśmy robili to wtedy tak bardzo powoli i uważnie. Oczywiście to jest poradnik w ubraniach, ale mam też nagi poradnik, taki 18+ bez cenzury, który wstawiłem na mój on... Ja, szkoda, takiej rzeczy nie można oglądać. Nagrałbym challenge, jakiś film na YouTube'a, wytrzymaj bez masy. Na przykład. Albo pokazałbym go Sergiuszowi, żeby zobaczyć, czy mu się namiot uniósł. A tutaj znajdziecie nazwę mojego OnlyFans. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak golę swój odbyt bez ubrań, to zapraszam. Pozycja numer jeden, gdy chcemy sobie ogolić odbyt, to jest pozycja taka, że kucamy i możemy sobie na przykład lusterko z tyłu podłożyć, bierzemy maszynkę i robimy coś takiego. Stary, jakie to trzeba mieć łydy wyrobione, przecież on kuca na palcach. Wiesz, jak to płytki ciągną? Tak szczerze, to nie jest łatwo być gem. I tutaj patrzymy się dokładnie. Ej, teraz właśnie dzięki Maksymowi wymyśliłem stary pomysł na biznes. Mówiłem wam kiedyś, że fajnie byłoby stworzyć kibel z wagą, żeby mogli się sąsiedzi między sobą rywalizować, kto więcej wysra. A teraz sobie wyobraź, że masz stary lusterko w kiblu i normalnie możesz patrzeć, jak ci pociąg wyjeżdża. Przecież to jest
Oczywiście ekscytujące. Widziałeś kiedyś, jak ci pociąg jedzie? Bo ja nigdy. A do tego możesz sobie wydepilować. Hej, to jest serio dobry pomysł. I powiedziałbym, że ta pozycja jest bardzo dobra. Jeżeli wejdziecie w prawo, to nawet nie potrzebujecie lusterka, tylko po prostu tak na wyczucie to robicie. A później zmieniacie rękę i robicie sobie drugi pośladek, bo to jest tak, że najpierw robicie jeden pośladek. Ej, nie wiem, czy to jest normalne, mi się wydaje, że jestem ogólnie freakiem genetycznym, ale ja wam naprawdę gwarantuję, że ja mam mniej więcej takiej długości włosy na dupie. Wiem, bo parę razy mi wypadły, jak ja to podniosłem, to ja w szoku byłem. Takiej długości. Przecież czegoś ciąć nie da. I robicie drugi pośladek. Kolejna pozycja to jest pozycja taka, że bardziej się rozkraczamy, coś takiego, i możemy sobie też tutaj lusterko podłożyć. I wtedy... Co na to twoja dziewczyna chodzi mi o włosioną dupę? Coś tam p***li, ale co jej będę słuchał? Stary, jeżeli kobieta nie akceptuje cię takim, jakim jesteś, to znaczy, że na ciebie nie zasługuje. Dokładnie widzimy, co się dzieje z przodu. I ta metoda, tutaj musimy mieć lusterko, bo bez lusterka nie... Ja nawet nie wiem, czy w takiej pozycji dałbym w stanie być. To wygląda na mega ciężką pozycję, taką męczącą. Stary, tu mięśnie brzucha pracują jak p***. Patrzcie. Nie wiem, czy będzie to widać. Ja p***a, co ja robię, to jest ciekawość czysta. To w celach eksperymentalnych. O k***a. Ja! Ej! Normalnie mięśnie brzucha mnie z wszystkie ciągną. O k***a. Ja bym tak wytrzymał maksymalnie 30 sekund. Człowieku, o, ja nie podniosę się tak. Ej, serio to jest ciężkie. Właśnie teraz bardziej doceniłem pracę Maxa. Czujesz, jak cały brzuch cię ciągnie, człowieku. Ale jeżeli mamy lusterko przed sobą, to wszystko widzimy i jest bardzo prosto. Następna pozycja do golenia odbytu to jest pozycja na stojąco. Tutaj najlepiej, jak mamy przed sobą jakieś lustro. I wypinamy się do lustra, bierzemy maszynkę i golimy w ten sposób. A później zmieniamy stronę i bierzemy drugą rękę. Minus jest taki, że tutaj musimy dosyć mocno zgiąć swoje ciało, dlatego ja osobiście nie lubię tej pozycji, ale bardziej pozycję taką, że kucam. Ale jeżeli taką wolicie, to ona też jest dobra i możecie bardzo dokładnie sobie tu pogodzić, bo wszystko widzimy w lustrze. Następny krok to lewatywa. Ja! I to jest w końcu rzecz, którą się zawsze chciałem dowiedzieć. Jak oni to robią, że nie brudzą? Lewatywy ważna jest konsystencja kupy. Chcemy, aby nasza kupa była taka trochę twardsza, dlatego że wtedy łatwiej z nas wychodzi i na dole jest bardzo czysto i można od razu rozpocząć stosunek. I moim zdaniem najlepsza lewatywa to jest szybka lewatywa, taką, którą zrobimy w kilka minut, bo jeżeli wlewamy sobie wodę do dupy i wylewamy, i wlewamy, i wylewamy, i zajmuje nam to godzinę albo dwie godziny, to wtedy podrażniamy sobie dupę i może nas szczypać podczas stosunku. A tego nie chcemy. LOL! Ej, tak szczerze, Maxim robi jeden z najlepszych kontentów edukacyjnych na YouTubie na ten moment. Ja nawet nie wiedziałem, że woda może ci podrażnić dupę. No ja mam takie pytanie teraz w takim razie, bo to jest ciekawe. Bo jak sobie włożysz do dupy takie coś i tam wodę wpryskasz, to wtedy masz wodę w odbycie. A dlaczego jak wchodzisz do basenu, to ci sama woda do odbytu nie wpada? Kompletnie to bez sensu, stary. Twój odbyt jest tak inteligentny, że jak czuje wodę, to się zamyka, czy co? Zamknięte jest. No ale jak jest zamknięte? Stary, to patrz, to spróbuj sobie palec teraz włożyć i wtedy się otwiera. To dlaczego przed wodą się nie otwiera? Albo jak skoczysz z wysokości i wiesz, mocno tak powietrze wypiera. No dobra. Sprawiał przyjemność, a nie ból. Co zrobić, aby kupa była twardsza? Co jest? Da się stwardzić kupę? Ja ogólnie po kawie zawsze rzadko robię i dużo pierdzę wtedy. Ja mam wrażliwe jelita i jak ja się kofeinę napiję, to wtedy eksploduje tak bardziej. Także pierdzę i tak mi się rozbryzguje na wszystkie strony kibla. Taka rzadka leci. Taka porada na szybko to jest wziąć tabletki antybiegunkowe kilka godzin przed stosunkiem, wtedy kupa robi się twardsza. LOL? I też warto spojrzeć na to, co jemy dzień przed, żebyśmy nie jedli jakichś fast foodów albo jakichś potraw, które powodują srakę. A jak już dostaniemy tej sraki, to lepiej nie robić sobie w ogóle analu, dlatego że wtedy będzie wylatywało z nas takie brązowe szambo cały czas, że wlewamy tą wodę, wylatuje brązowa, wlewamy, wylatuje brązowa. I zazwyczaj bardzo ciężko się robi anal podczas sraki. Myślę, że lepiej jest przełożyć plany po prostu na inny dzień w tym przypadku. Ja najbardziej lubię... Dobra, czyli co? Jak dwóch...
Jest jeden się wstydzi tego, że ma bagno, to mówi po prostu: kochanie, boli mnie głowa, czy co? Kochanie, nie dzisiaj głowa mnie boli. Różne metody. Wykonanie lewatywy. Mam okres. Ty, to też może być. Kochanie, mam okres. Cieknie ze mnie. Bardzo proste. Bierzemy gruszkę do lewatywy, otwieramy i nalewamy letnią wodę tak do pełna. Przyciskamy, aby powietrze wychodziło, bo chcę, żeby była sama woda. A, to tam powietrza też nie może być. A co się zrobi, jak sobie napompujesz odbyt? Co, zwiększy się jak balon, czy co? Jelito ci urośnie? Ej, tak szczerze, on ma naprawdę mega mądre te poradniki. Wybuchniesz? Serio? Do odbytu możemy nałożyć lubrykant, aby bardziej komfortowo weszła do środka. Naciskamy i gdy woda znajduje się w dupie, to wtedy czekamy tak minutkę i wypróżniamy się. I... Jak się wy... Co... Czekaj, to musisz zrobić kupę po tym, czy po prostu musisz jakoś pierdnąć, żeby to wyleciało? I to jest ciekawe. Jest kilkukrotnie, aż będzie tam czysto. Ważne jest to, abyśmy nie wlewali sobie zbyt dużo tej wody do dupy, dlatego że gdy woda powędruje bardzo głęboko, tak w jelita, to wtedy może nas zacząć boleć. Ale jeżeli zrobimy taki po prostu jeden precyzyjny nacisk, to tylko troszeczkę się tej wody wleje w sam raz, aby był w stanie się wypróżnić. Nie musimy wlewać tony wody. Znając moje szczęście, to ja musiał dzwonić na ambulans, że brzuch mnie boli, bo lewatywę to zrobiłem. Bo nie ma sensu. Za pierwszym razem anal będzie bolał, ale oczywiście dupę da się rozciągnąć, więc to jest tylko tymczasowy ból. Duże znaczenie ma rozmiar penisa naszego partnera, bo jeżeli mamy takiego normalnego penisa, a taką typowo brazylijską albo czarną pałę... Ej! No to jest dosyć duża różnica pomiędzy tymi dwoma. Na przykład ja jestem bardzo doświadczony, a mimo wszystko jak się... Brazylijczykami, takich co mają ponad 20 cm grube penisy, no to jest dosyć ciężko. Jeżeli nasz partner ma takiego penisa blisko 20 cm albo ponad, to powiedziałbym, że potrzebne jest co najmniej półroczne doświadczenie z analem albo roczne. Ale... Ej, jakie to jest zajebiste, stary. Rozumiesz, że tam normalnie musisz ekspić levele wbijać, żeby wejść do innego dungeonu? No i tak sobie ekspisz, ekspisz, a jak bijesz wyższy level, to w końcu możesz na 20 levelu zasmakować Brazylijczyka. Tak szczerze, ta praca jest dużo bardziej ekscytująca niż myślałem. Wszystko można wytrenować, możemy kupić sobie jakieś gadżety erotyczne na początek. I dupę można rozciągnąć dosyć szybko. Ja i wielu moich znajomych, jak zaczynaliśmy, to narzekaliśmy, że jesteśmy zbyt ciaśni i że nas boli. A po kilku miesiącach już byliśmy jak takie rozwalone wiadra, żebyśmy w stanie każdego penisa przyjąć. Takie penisy o takim nietypowym kształcie, takie zakrzywione przykładowo, to wtedy potrafi boleć, ale z tym też można sobie poradzić, bo wtedy zmienia się po prostu pozycja. Można dostosować pozycję do kształtu penisa naszego partnera. Na koniec chcę coś powiedzieć o zwieraczach. Czy zwieracze puszczają, gdy się robi zbyt dużo analu? Dupa jest bardzo rozciągliwa. To jest trochę tak jak przykładowo robicie szpagat. Jeżeli się rozciągacie codziennie, to możecie zrobić szpagat, ale jeżeli sobie zrobicie pół roku przerwy, to wtedy już nie jesteście w stanie. I tak samo jest z dupą. Dupa po prostu wraca z powrotem, robi się ciaśniejsza, gdy robimy skurcza. Rzadko się zdarza, że komuś się coś stanie z dupą. Jakby no, są czasem ekstremalne sytuacje, jak ten facet, co chciał dwa brazylijskie jednocześnie w dupie, mu się rozerwała ta dupa, ale... Nie mów takich rzeczy, człowieku!